Witam w kolejnym odcinku najlepszej 50 gier według mnie, czyli GameTrollTV. Na początek chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za liczne komentarze, uwagi, opinie, które wygłosiliście po pierwszym odcinku. Jak widać, taka impreza jak najbardziej w Polsce, w polskim świecie planszówkowym była potrzebna, dlatego tak to żywo komentujecie. Więc ten odcinek już raczej będzie zrobiony pod część tych komentarzy i mam nadzieję, że jeszcze bardziej Wam się spodoba niż poprzedni. Nie, tak czy inaczej, pamiętajcie również, że wśród wszystkich subskrybentów mojego kanału pod koniec tejże serii, 18 grudnia, zostanie rozlosowana właśnie ta gra, czyli nowa era od portalu, więc wystarczy sobie subskrybnąć i cieszyć się 18 grudnia, być może wygraną. Tak czy inaczej, na razie zapraszam do kolejnej dziesiątki najlepszych 50 gier. Oglądajcie! Kolejną dziesiątkę otwiera znana i ceniona gra imprezowa Double. Możemy w nią grać od dwóch osób i wbrew temu, co napisane jest na pudełku, maksymalna liczba nie zamyka się w 8. Zasady banalne do opanowania. Zadaniem graczy jest dopasowanie symbolu, który widnieje na naszej karcie, z symbolem na karcie przeciwnika lub ogólnym. Wariantów tej gry mamy kilka i nie myślcie, że spokojnie przy niej odpoczniecie między grami. O nie! Liczy się refleks, czacha paruje, a przed oczami znikają kolejne karty i cały czas się zastanawiacie, czemu ja nie mogę niczego znaleźć. W grze Galaxy Tracker staniemy się pracownikami przedsiębiorstwa, które buduje statki kosmiczne z wszystkiego, co znajdzie i wysyła w tych latających trumnach ludzi po zarobek, którym o zgrozo każe jeszcze płacić za uszkodzenie takiego wehikułu. Galaxy Tracker ma trzy fazy. W pierwszej budujemy na czas statki na specjalnych planszach z wylosowanych komponentów. Potem ruszamy w bezmiar kosmosu, gdzie możemy wpaść na asteroidy niszczące nasze dzieło, piratów, opuszczone planety, czy nawet stacje kosmiczne. W części lokacji możemy pozyskać cenne surowce, które jeśli dolecimy, a co często sprawia duże problemy, zamieniamy to wszystko na kosmiczną gotówkę. Ogółem w grze możemy zbudować 3 lub nawet 4 statki. Ubaw przy tym jest niesamowity. Niektórym na tytuł Magia i Miecz serce tkliwie wraca do minionej przeszłości, zazwyczaj dzieciństwa, innym przychodzą na myśl słowa, po których zawiadowca w PKP położyłby uszy. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy niemal planszówkowi maniacy znają tę grę. Opowiada ona, jak w prostej książce fantazy, o czarnoksiężniku, który władał on dziś krainą, którą będziemy przemierzać. Władcą po nim ma zostać ten, kto sięgnie po magiczny artefakt zwany talizmanem. W grze wcielamy się w rolę przeróżnych postaci, poszukiwaczy tego talizmanu, z których każda charakteryzować się będzie innymi zdolnościami i statystykami. W trakcie podróży spotkamy wielu wrogów, zwiększymy nasze możliwości, znajdziemy masę przeróżnych przedmiotów, poznamy potężne zaklęcia i odwiedzimy najdziwniejsze zakamarki tej magicznej krainy. Dixit to gra oparta na skojarzeniach i uwierzcie mi, czasami nie warto pytać o to, co ktoś miał na myśli. Ale do rzeczy. W Dixicie dostajemy kilka kart, a w swojej kolejce wykładamy jedną z nich i nie pokazując jej, mówimy, z czym ona się nam kojarzy. Potem inni gracze dokładają swoje karty, tasujemy wszystko, odsłaniamy, no i się zaczyna kombinacja alpejska. Ciekawym pomysłem jest danie myśli przewodniej skojarzeń, oj wtedy dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Świetne, bajkowe wręcz wydanie, doskonałe komponenty powodują, że tym chętniej powracamy do tej bardzo ciekawej pozycji. Kolejka to gra, którą tak trudno zdobyć, jak towary znajdujące się na kartach pochodzące z już na szczęście minionej epoki, czyli polskiego raju ludowego. Na początku gry otrzymujemy jedną z list zakupowych, którą musimy zrealizować, aby wygrać grę. W tym celu przyjdzie nam wszystkich członków rodziny ustawić w odpowiednich ogonkach tak,
aby ci zdobyli towary z listy, wykorzystując odpowiednie znajomości, wrodzone chamstwo i nieczyste chwyty, czyli karty akcji, jakie dostajemy na początku każdego tygodnia. Czasami do sklepu dostanie się podstępny spekulant, który sprzątnie nam sprzed nosa upragniony towar, po który musimy się udać potem na bazar, dokonując nierównej wymiany z przekupą. Wings of War to bardzo prosta gra, wymyślona przez parę Włochów. Aby stać się w nim mistrzem lub zachować jako taki poziom, będzie nam potrzebny dobry przestrzenny zmysł. W swojej turze, której pierwszą część wykonujemy razem z przeciwnikiem, układamy sekwencję trzech kolejnych ruchów, które bez względu na to, co się będzie działo na stole, nie możemy zmieniać. Potem odsłaniamy i wykonujemy ruchy po kolei, a gdy nasz samolot znajdzie się w zasięgu karabinu przeciwnika, ciągniemy kartę uszkodzeń. Partie są niezwykle emocjonujące, szczególnie kiedy gramy w parach. Spróbujcie. Stone Tales to gra, która swojego czasu wywołała u mnie niesamowitą falę frustracji, bo kiedy większość graczy, czyli wszyscy poza mną, opanowała już tajniki skręcania, ja cały czas wpadałem na drzewa, szorowałem po bandzie i znajdowałem się na szarym końcu stawki. Ale cóż, moja dysfunkcja nie mogła wpłynąć na tę bardzo udaną grę, w której kierujemy psim zaprzęgiem za pomocą kart, kładąc nacisk na jednego z psów lub dając po hamulcach, jakkolwiek dziwnie to by dla was teraz brzmiało. Twórcy gry przygotowali nam kilka tras o różnym stopniu skomplikowania, ale możemy również popuścić cugle fantazji i skombinować coś swojego. Wojenny młotek przyciąga i będzie przyciągać nowych wyznawców bez względu na formę, w jakiej to robi. Tym razem dostajemy do rąk karciankę o dość dużym stopniu losowości, ale też dającą niesamowitą satysfakcję z jej ukończenia, czyli Space Hulka. W tej kooperacyjnej grze naszym zadaniem jest wejście tam, gdzie każdy w miarę normalny człowiek nigdy by nie wlazł, czyli do wraku wypełnianego krwiożerczymi stworami zwanymi genokradami. Musimy zbadać ten wrak i dostać się na ostatni pogład, by tam zobaczyć, co musimy zrobić, by ukończyć grę. Świetne wydanie, mechanika doskonale oddająca klimat, to główne, ale nie jedyne zalety tej gry. Muszkieterowie Króla to kolejna kooperacyjna gra na liście i nie ostatnia. W tym wypadku spośród graczy wybieramy jedną osobę, która wcieli się w utrudniającą nam życie Milady. Jak w tytule, gra przynosi nas do Francji, znanej z kart powieści Aleksandra Duma, gdzie będziemy musieli mieć na oku kilka wydarzeń, a zlekceważenie choć jednego z nich spowoduje naszą konkursową porażkę. Gra nie zalicza się do najłatwiejszych, im więcej graczy, tym trudniej, a w pełnym składzie jej przejście graniczy z cudem na miarę czystej toalety w PKP. Dzięki temu satysfakcja z jej ukończenia jest ogromna. Mamy wiele możliwości, decyzji do podjęcia, a co ciekawe, czasami będziemy musieli się śpieszyć i to w sensie dosłownym, bo klepsydra pozostawiona przez Milady bezlitośnie odmierza nam czas. Jeśli ktoś nie grał w komputerową wersję cywilizacji, to może spokojnie przyznać, że ma gigantyczną wyrwę w rozrywkowej edukacji i niech to szybko nadrobi. Może wyjątkowo zacząć od planszówki, która bardzo wiernie starała się przenieść to, co mieliśmy na ekranie. Mamy tu kilka frakcji do wyboru, możliwość odkrywania mapy, wynajdywania coraz to nowych wynalazków usprawniających nasze armie, czyli to, za co pokochaliśmy komputerowy pierwowzór. Dróg do zwycięstwa prowadzi kilka. Musimy być bardzo plastyczni, aby w odpowiednim momencie wybrać właściwą i na tyle spostrzegawczy, by nie pozwolić na to naszym przeciwnikom. No i ba, jesteśmy już za kolejną dziesiątką, mam nadzieję i zachęcam do szerokiego komentowania idei samej serii, jak również gier, które tutaj prezentuję. Oczywiście pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia na temat najlepszych gier, przynajmniej tej pięćdziesiątki, która do tej pory została wydana. Wasza być może, ale nawet na pewno różni się kompletnie. Ale jak już kiedyś gdzieś tam powiedziałem lub napisałem, no gry są właśnie trzy rodzaje. Do kitu, dobre
No i te lepsze. I te lepsze, im bliżej 18, tym tych lepszych będzie coraz więcej. Do następnego razu. W tym tygodniu zapraszam wszystkich na recenzję Hobbita, wydanego w Polsce dzięki Egmontowi. A że do premiery filmu został jeszcze jakiś czas, możemy spokojnie przeżyć kilka przygód w drodze po skarby Smoka Smauga. A w następną niedzielę zobaczycie kolejną dziesiątkę najlepszych gier w GameTroll TV, najlepsza pięćdziesiątka. Zapraszam.